Rodgera była okazja już spotkać w czasie kampanii, nic w tym wyjątkowego, kilku tygodniowych się tak powtarza, a że są oni dostępni po zakończeniu kampanii, każdy Rodgera zna. Jest on chyba najłatwiejszym z bosów tygodniowych. Wielu graczy tak mówi. Pod koniec listopada 2014 dodali to, że wyświetla się siła bojowa bosów. Jeżeli jest ona dla kogoś istotna, no to ma fajnie. Jednak w przypadku przeciwników siła bojowa określa ilość potworów, jakimi dysponuje wroga armia, a nie to, jak mocne one są. Mając trzydziesty poziom bohatera i kilka smoczych poziomów, ze względnie normalnymi artefaktami znaczy już uzbierane sześć pradawnych i pomału szukane, legendarne, można mieć od 30 do 40 tysięcy tej siły bojowej, a przeciwników, którzy nawiasem mówiąc, często pilnują drogi do Bosa, pokonuje się bez strat, mimo że mają i pod 50 tysięcy tej siły bojowej. Mnie się przytrafiło, że miał 47 tysięcy, i to była zwykła bitwa, nietrudna czy bohaterska. Oddział ten pilnował dwóch stosów, chyba po 211 drewna, niedawno to całkiem było, a walka była wygrana bez strat. Straże na drodze do Bosów Tygodniowych mają podobne parametry jak te oddziały, które spotyka się w okolicy tych grzebów. Z drogi do Hrotgera akurat żaden oddział nie pilnuje, a jego wojska to zepsuta przystań znana od niedawna, znaczy spotkana niewiele przed zakończeniem kampanii. Jednostki takie same jak przystań, jeszcze świeża, nie popsuta, więc łatwo je ogarnąć, że tak powiem, jak się grało, czy może gra tą frakcją, czy nawet z samego faktu, że się kilka wspólnych walk stoczyło w czasie gry już wcześniej z bohaterami z tego miasta. Tu są akurat te słabsze jednostki, znaczy nie ma gryfów, serafinów i blasków. Chroni ma standardowy atak, nie jakoś specjalny niemocny, żeby było się czym przejmować. Dużo na jeden strzał wojska nie załatwia, a w ogóle to ma podobne umiejętności, jak bohaterowie sterowani przez graczy. Jak na przykład posiłki i karę masową, która bywa irytująca oraz masowy drenaż życia. Można rozproszyć to co rzuci i załatwić rozproszonych. Przeciwników, a z tymi wspomaganymi czarami wstrzymać się aż się skończy. Wspomagacz, za turę czy dwie, bo ta kara to potrafi skasować sporą część oddziału, któremu każe się atakować. Trochę to ironiczne, bo atakując oddział wspomagany karą, agresor otrzyma część zadanych obrażeń na siebie. Różnie ich ilość jest liczona, jednak gdy używa się tego na swoich wojskach, to atakującym nie sprawia to aż takiego bólu, bo często jest ich bardzo wielu w oddziale. A po drugie, jednostki graczy przez noszone artefakty na bohaterze mają dużą obronę, przez co otrzymują mniej obrażeń, przez co kara zwraca atakującemu jeszcze mniej obrażeń, bo to jest jakiś procent liczony. Przynajmniej tak to się teraz dzieje. Takie odnoszę wrażenie. Rzadko używam kary. W każdym razie, jak się dobrze tę walkę rozplanuje, to jego wojska walczące w zwarciu nie zdążą dojść, by zaatakować, a kuszników się ogłusza czy coś tam, więc mogą mnie oddać nawet jednego strzału. Nie jest ciężko go bez strat zrobić. Myśmy mieli pecha, bo się jakiś błąd wkradł i trafiło tych czterech serafin. Tak to się chyba odmienia, zdaje się, bo to rasa czy tam gatunek i zasada jest taka sama, jak powinno się mówić elfowie, a nie elfy. Choć słowo elfowie mi słownik podkreśla, jak sobie tutaj napisałem, co mam do powiedzenia. A i tak pewnie sporo już zapomnę i trzeba będzie znowu dawać te durne adnotacje. Adam kit z tym, jak to się odmienia. Podobnie w tajemniczych okolicznościach mi zaginęły lisze, gdy walczyłem z Valorokiem i nagrywałem film. Jacie, jak to już dawno temu było. A gdzie adrenasz życia każdy wie, tylko że jego jest wyjątkowy, bo grupowy. Strasznie u tego zazdroszczę nawiasem mówiąc. A co do jego w ogóle zdolności, to powiem tylko tyle, że szału nie ma, życi nie urywa, czytaj nie ma się czego bać. W drugim etapie nie bije się Hrotgera. Jest on w dalszym ciągu jak bohater. By wygrać trzeba wybić całe jego wojsko. Trochę to przypomina walkę PvP. Dzięki temu, że nie jest on jak Czerw, wiwerna warlock i tak dalej że w ostatniej rundzie pojawia się w polu i ma te 200 tysięcy życia do wyciśnięcia, to walkę można szybko skończyć wybijając to, co jest do wybicia. I szastprast po robocie. Jak się idzie na głosa w lochach, w pazurach Namtaru, to tam przeciwnicy pilnujący przejścia do niego mają takiego herszta, czyli jakby bohater. Właśnie tutaj sytuacja jest podobna jak tam z tym hersztem. Jak przeciwnik ma dużą siłę bojową, to miewa właśnie tego herszta, albo jak się weźmie bitwę trudną czy bohaterską, to siła bojowa rośnie i u przeciwnika pojawia się ten herszcik. Za wygraną walkę, oczywiście, są nagrody. Poza ekspem są też artefakty i surowce, ale szczerze to nie wiem, czy za walkę z nim zawsze wygrywa się metal, tak jak tutaj, czy czasami drewno, czy tam może złoto. Nie zwracam uwagi po prostu na to, który surowiec akurat dostaje, ale on nas się zdaje się powtarzają. Są pieczęci bohatera na zakupy premium, jak przy każdym tygodniowym, i ten koleś, co zleca zadanie na ubicie Rotgera, daje złoto i to jest chyba stałe że za niego otrzymuje się złoto zawsze przy oddawaniu zadania. Nie odebrałem złota, dlatego że pełny limit można by zakończyć zadanie wtedy, ale złoto by przepadło. Nie ma problemu, można przepuścić trochę kasy i wtedy oddać zadanie, tylko trzeba się wyrobić przed dniem, kiedy to respawnują się bosy tygodniowe. Jak ja go zabiłem w czwartek, to mam piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek, żeby oddać zadanie, czyli właśnie tyle czasu mam na wydanie pieniędzy, żeby zrobić miejsce na nowe i dopiero mogę oddać zadanie. I to tylko po to, żeby złoto nie przepadło. No to tyle powodzenia w dalszych zmaganiach w grze życzę.